Witam, przedstawiam rower Cube Reaction Pro w rozmiarze 21 cali, czyli XL z 2018 roku. Katalogowo ten rower był wyposażony w miks napędu Shimano XT i SLX 2x11 oraz powietrzny amortyzator RockShox Recon o skoku 100 mm. Jak to w przypadku Cube'a, rama wykonana jest bardzo ładnie. Ma solidne, przykręcane inserty, a nie jakieś badziewne wciskane zaślepki oraz zwężaną główkę tapered. Co bardzo ważne, ma też normalny rozstaw piasty boost, której niestety w amortyzatorze brak. No i jeszcze jakieś 30 sekund. Jest to jedna z dwóch oszczędności Cube'a, które jednak można łatwo zaradzić. Aby tego dokonać, trzeba przepleść lub wymienić koło na takie z piastą boost oraz zdobyć inny amortyzator. Najlepiej od razu taki z rurą zwężaną tapered, gdyż drugą wadą Cube'a było właśnie zastosowanie Recona z prostą sterówką. Sama wymiana amortyzatora jest banalnie prosta. Wystarczy jedynie zmienić bieżnię sterów, ponieważ ta oryginalna była z redukcją z 1,5 na 1,18 cala. Po tych modyfikacjach Cube stał się w pełni nowoczesnym rowerem XC. Dodatkowo założyłem opony Wolfpack Race na przód i Speed na tył. 12-rzędowy napęd Shimano Dore 6100 z zębatką Narrow Wide Decas, lepsze hamulce MT500 i parę lżejszych części, jak wyższa kierownica Pro X czy sztyca Zoom. Jeśli chcesz się im bliżej przyjrzeć, to zapraszam na moje wcześniejsze filmy, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Po tych zmianach rower z pedałami i dętkami w rozmiarze XL waży 13 kg. Zyskał trochę na sztywności i dzięki częściom w aktualnych standardach będzie jeszcze łatwiej go odchudzić. A jest z czego. Po zmianie amortyzatora, kasety, ciężkich 32-szpychowych kół można spokojnie zbliżyć się do 11 kg. Moim zdaniem Cube to solidne i trwałe rowery, które są często niedoceniane i dlatego można znaleźć je w bardzo dobrej cenie, a później po paru modyfikacjach mogą stać się godną konkurencją dla dużo droższych treków i speców. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!